Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do gry Trackmania Turbo. No nic, mówią, że wsadzić żeton. Wsadź pieniądza, no i wszedł. Okej, to wszystko wiemy. No i teraz możemy normalnie porozmawiać o samej grze. Mamy aktualnie dostępne testy beta na konsole Xbox One, a także na PS4, więc jeżeli macie taką konsolę, do dnia 21 marca możecie rozegrać za darmo wersję beta, no od 22 marca już pełnoprawną, pełną wersję. Jak przypuszczam, twórcy już są przygotowani do jej wydania, a teraz taka no, mała zachęta, żeby wypróbować. No i tak też wymyślnie, że możemy wypróbować to razem. Na początek myślę, że szybko przyjrzymy się kampanii, zobaczycie, jak to wygląda, a później jeszcze chwilę poświęcimy na jakieś dodatki typu budowanie tras, ponieważ no, Trackmania i z tego właśnie jest znana. No dobra, na początek, no właśnie, jak to w ogóle wygląda podział tych zadań? Samych tras podobno jest 200, nie liczyłem, czy tutaj jest 4 na 5 bodajże, no to 20. No to trochę mało tych tras tutaj, zobaczymy, ale w samej grze jest podobno 200, a jak wyglądają te wyzwania, no to będzie można tutaj podejrzeć, a nie, tu na dole jest coś dalej, więc na każde takie zadanie przypada 10 wyzwań. Okej, zamiast skakać po menu, może po prostu pogadamy sobie w grze. Okej, no to zaczynamy. Złoto, a może spróbujemy zaatakować złoto. Przyznam szczerze, że dawno już nie jeździłem w takich zręcznościowych wyścigach, bo gdzieś tam po drodze może i męczę Assetto Corsa, tak, ostro się wkręciło tamto. No ale tu mamy do czynienia zupełnie z czymś innym. Ta gra to jest typowo ta zręcznościówka, o czym zresztą sami twórcy nam mówią. Właśnie przez takie małe dodatki, jak chociażby wsadź żeton. No, czy chociażby po tym, jak te trasy wyglądają. Okej, ale to jest właśnie cały urok Trackmania. Pamiętam, wow, pierwsza chyba taka gra, w którą się ostro wkręciłem. I pierwsza, która tak pozwoliła naprawdę odczuć te wszystkie dziwne trasy, jakieś ślimaki po drodze. Okej, srebrny medal, niech będzie. No i tu jest taka też fajna informacja, u góry w rogu możemy, o właśnie, zobaczyć ranking, którzy jesteśmy w Polsce, no w Wielkopolsce, ponieważ tak mnie tutaj gra przypisała do tego regionu. Jesteśmy w końcu w Poznaniu, chociaż to ogólnopolska gra, trzeba wymazać na Wielkopolskę, tak to, dobra. No i możemy tu rzucić wyzwanie, poprawić nasz wynik o sekundę, zdobyć złoto lub wybrać następną trasę, myślę, że to będzie ciekawsza sprawa. I tak widać tu po sterowaniu, które nam pokazują, to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Hamulec, przyspieszenie i skręcanie, no to właśnie to jest cały urok Trackmania, coś pięknego, do tego dorzucić jeszcze budowanie trasy, no i właśnie ten nietypowy ranking. No i zabawę mamy na długie wieczory. No to co, znów złoto chyba. Dos, uno, tak. No dobra, lecimy. Sobie po japońsku pojęcie jakieś. Idź, ni, sans. A nie, to z drugą stronę by było. Okej, wchodzimy w zakręt. To jest coś naprawdę miodnego, te zakręty. Jeszcze tak słyszałem, że twórcy Trackmania, nie wiem jak im to ostatecznie wyszło, ale mieli spore plany do tego, żeby gra w ogóle pojawiła się na VR-ze, tak mamy tak, w wirtualnej rzeczywistości. O, może tak, pełne zdanie, o. Bo tak, to można wypaść z trasy, albo można się pogubić w tym wszystkim. No, nie wiem, czy to im się udało, ale lada moment mamy premierę różnych gogli, zarówno HTC, jak i Oculusa. Może być ciekawie. Przyznam szczerze, że na takich trasach będzie mogło się zakręcić w głowie. Zdecydowanie jak Polska 135, widać, że gdzieś to tak standardowo idzie, tak? To jest jednak trochę tych lepszych osób, mimo że sama beta wystartowała jakieś no, 4 godziny temu. Strach pomyśleć, co będzie w weekend. No, może i dobrze, tak. Okej, złoto. Tak, ojciec zawsze tłumaczył, że lepiej jest gonić, niż być gonionym w wyścigach, więc tak, ktoś tu ze złotym medalem, no jest do chwycenia. Zresztą zobaczymy później, jak wygląda personalizacja pojazdów, czy możemy czymś innym tutaj zaszaleć. No właśnie, tutaj ten widok z pierwszej osoby, tak jak wspomniałem o tej wirtualnej rzeczywistości, mamy taką namiastkę tego, jak to może wyglądać. Tu może też tego tak nie czuć, jak ja gram, ale naprawdę samo sterowanie też jest wyjątkowo miodne. O,
Wyjść na prowadzenie, nie da się prześcignąć. No tak, bo wcześniej sprawdzałem tę trasę. No i widać, że wcześniej poszło lepiej, ale było widać mojego ducha, ducha Kacperka, więc możemy lecieć dalej. To jest złoto, to się liczy. Lepiej zobaczyć, co nas dalej czeka. Przyznam się, że dalej już nie wiem, bo tyle co chwilę obczaiłem sterowanie. Okazało się, że jest wyjątkowo proste, więc postanowiłem od razu nagrywać. No, jak widać, to liczenie jest w różnych językach. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie i polski, bo tak jak widać, gra została już w gruncie rzeczy w pełni spolszczona, bo tu jako tako języka nie ma. Ewentualnie właśnie to odliczanie na torach. Dobra, warto było gdzieś tu hamować, wyjść na ręcznym, o, i tak to się robi, chociaż widać, że złoty medalista, no, umie zrobić to nieco lepiej, chociaż ten zakręt wyszedł. Przyznam szczerze, że frajda jest przeogromna, ooo, no i tak zagapiłem się. Frajda w grze jest przeogromna. I co tu mamy? Nasz nowy rekord, tak? Ale nie nowy medal. Okej, nie będziemy się poprawiać, lecimy dalej. No i przyznam szczerze, że okazała się na tyle dobra, że aż zastanawiam się, czy nie zrobić z tego pełnej wersji add-in. Tak, złoty internet, jak i złoty medal, który nas to próbuje wyprzedzić. No to lecimy. No, chyba warto by było to trochę ręcznym się pobawić, okej. No i powoli, powoli tak, trening czyni mistrza, jak to mówią. Chociaż do tego mistrza tam na wyjątkowo daleko, więc przyda się nieco więcej treningu. Okej, ostry zakręt, no. Gdzie tam taki ostry, możemy wejść 400 na godzinę. Jeszcze jak się odbijemy dobrze o barierkę, to ona nam pomoże. Niewiele wytracimy na prędkości, przelecimy tutaj. No i jedno okrążenie za nami. Oczywiście jakbyśmy grali serię, to na pewno trochę więcej poćwiczę, żeby to jakoś wyglądało, a nie tak, że każda barierka jest nasza, ale mamy przynajmniej okazję sprawdzić model zniszczeń, który no, prawie że nie istnieje, ale coś tam od czasu do czasu potrafi odpaść. No i też jakbyśmy grali pełną wersję, na pewno przejdziemy wtedy na peceta, chociaż z tego co widziałem, dziwna sprawa, ponieważ no o ile wersja pecetowa może i wygląda lepiej niż ta na konsolę, to chyba pierwsza gra, która prezentuje się lepiej na Xboxie, aniżeli na PlayStation 4, ponieważ sprawdziłem to i tutaj, ostatecznie postanowiłem nagrać to wydanie, czyli Xboxowe, dokładnie Xbox One. No szkoda w sumie, że gdzieś tam już te stare generacje zostały zapomniane i te nowe gry tak niechętnie są na nie wydawane. No dobra, bo tutaj niechętnie też hamuję, bo mamy fajną prędkość, a nie lubię hamować tak. Lubię po prostu przydusić pedał gazu i lecieć przed siebie. No to jaki mamy czas? Brawo! Brąz, tak. Dziewczyny lubią brąz. Tak, teraz to chyba nie w tych czasach, w Primalu może. Teraz to tylko złoto się liczy. Chociaż żeby nie było w Primalu, to no właśnie, mamy epokę kamienia. Brąz to gdzieś 3000 lat przed naszą erą, tak to. Później posądzą mnie o błędy na sprawdzianach, czy gdziekolwiek. Okej, no odblokowaliśmy tutaj pierwszy zakres trasy. No, gra nam udostępniła kolejne, więc myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze spotkać się w tej becie. O ile oczywiście macie ochotę, dajcie znać w komentarzach, łapkach, czy jakkolwiek to jest tam możliwe na YouTubie. A myślę, że każdy wie, jak to zrobić. A teraz przejdźmy do garażu, zobaczmy, co możemy zmienić. Jakieś lakiery, bajery i inne opcje personalizacji naszych pojazdów. Już to wcześniej się bawiłem, dlatego tam gdzieś na tej Formule 1 jest piękny napis Polska. O, włączmy tutaj. Okej, prawie że Formuła 1, no ale coś to jest. Tutaj są różne inne samochody i każdy ma jakieś tu nadane barwy. O, gdzieś tutaj widać te flagi Polski. Możemy zmienić się, na przykład tutaj jest Bila na tym, tu widać pojeździe. Za odblokowane trasy dostajemy nowe znaczki, które są nakładane, o właśnie, i to wygląda zupełnie inaczej wszystko. Elementy oczywiście dostajemy za odblokowane trasy, czy też zdobyte medale, bo tak, tu nas to informują. Jak będziemy mieli złoto, będzie lepiej, będzie zdecydowanie tego więcej. Okej, więc tak to mniej więcej wygląda, 0,0, a jest może 0,7, nie, ale takie japońskie, chińskie 18, tak, to nigdy nie rozróżniam, a podobno różnice są duże między językami. Jeszcze zobaczę to aluminium, a nie, no to chromowane tu, rury, wydechy, alusy, cokolwiek tutaj nam zmieniło, nie wiem dokładnie co, może na innym pojeździe to widać. No mamy jeszcze jakieś legendarne malowanie, ale to pewnie zepsuje, no właśnie, naszą całą tutaj robotę, ale tak to mniej więcej wygląda, czyli jak widać model prezentują się całkiem nieźle jak na tego typu grę. Składanka.
A, rozumiem. Czyli tutaj muzykę możemy sobie odpalić. Co ciekawe, muzyka też, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale dostosowuje się do samej trasy. Czasem jak pojawia się jakaś rampa, czy jakaś inna przeszkoda, no to też i ona potrafi się zmienić. No dobra, tu jazda online, no i tworzenie własnych tras. Zobaczymy jak to tworzenie wygląda może. Okej. Niech będzie tu losowa wschód słońca za dnia, zachód nocy. Nie mieliśmy okazji zobaczyć nocy, więc zobaczymy jak tworzenie wygląda o tej porze. I co muszę przyznać, co zdecydowanie przydałoby się tutaj zmienić, to czasy ładowania. No i może jednak porę dnia też zmienię, bo nie za wiele tu widać. No i teraz prezentuje się to zdecydowanie lepiej. Okej, nie będziemy jakoś stawiać tu specjalnie skomplikowanej trasy, umieść po prostu. Zobaczmy właśnie jakie tu elementy ewentualnie dochodzą. Fajne, tu można dorzucić o właśnie turbo, no i zakręt. Chyba, że udałoby nam się rampę postawić i no i niestety nie mamy specjalnie wyboru, chyba, że będzie finish. No może nie. Czy chcesz teraz umieścić punkt kontrolny? Niech będzie. Tak, bardzo fajnie to tu działa. Nie wiem jak z tym turbo wyrobimy ten zakręt, no ale jak już jest, to niech będzie. Ok, zrobimy tu tak. No to taka trasa bardziej, żeby spalić tu gumę, czy wystartować naręczne z piskiem opon. Swoją drogą mam takie miłe wspomnienia właśnie z nauki jazdy, gdzie tam człowiek właśnie w punciaku, chyba tam był 1.0 silnik, no to z kumplami tak się walczył o to, kto wystartuje nim z piskiem opony. Nie chwaląc się, udało się wykonać to zadanie. Okej, chyba trzeba zjechać kiedyś na dół. Dobra, jest koniec, testuj. Więc zobaczymy jak to wyjdzie też i tym razem. Okej. Co tu się... Nie, to chyba nie ma prawa działać. Ale okej, no. Jak sobie naważyłeś, to trzeba tak wypić. Mhm. Przetestowaliśmy możliwość wylotu z trasy. Dobra, nie, wytnij to. To się wytnie, no właśnie, bo coś chyba za dużo wstawiłem. Przetestuj raz jeszcze. Po prostu trzeba te turbo jakoś pokonać, tak, pokonać ochotę do tego przyspieszania. No już tu hamować. O właśnie, to jest taka podpucha dla tych, co się lubią napalić. No ale to miło, że przetestowaliśmy też wypadanie z trasy, tak? Ktoś chce przetestować jeszcze nasz tor? No to może zobaczymy, czy da radę to udostępnić. No i jesteśmy w domu. Prawie. Mhm. No, zapis, tak? To rekordu już tutaj nie pokonamy. Nie, no naprawdę świetna gra. Naprawdę też niezła zabawa. Można by było gdzieś tam później, zablokowane przez teren, spróbować zbudować jeszcze większe, jeszcze lepsze trasy, ale tym oczywiście pobawimy się, jeżeli będzie do tego okazja w wersji, a zapisz może, w wersji pełnej gry. To wszystko chyba, co chciałem pokazać dzisiaj, czy też co mogłem pokazać dzisiaj. No gdzieś jeszcze mamy te wyścigi online czy multiplayer, ale to zostawimy na pełną wersję, o ile oczywiście chcielibyście się jeszcze spotkać w tej grze. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gro z wami, Korle, trzymajcie się, hej!